Okej, wróciłem. Tak musiało się stać. Nie mogę rzucać czaru. Padł za zasłon. Za zasłon. Zginiecie! Krucjo! Zrób to, Harry! Zabiła Syriusza! Zrób to! Harry! Źle zrobiłeś, przybywając tutaj, Tom. Aurorzy są już w drodze. Wcześniej ty zginiesz, a ja... zniknę. Dumbledore! Nienawiść nie wygra. Co się z tobą stało, Dumbledore? Co jest? Tracisz moc! To ma być największy czarodziej! Niczego się nie nauczyłeś? Najpierw stanę czarami. Niczego się nie nauczyłeś? Dawaj. Niczego się nie nauczyłeś? I o, jest. Teraz ten moment. Tracisz moc. Czuję twoją słabość. To ma być największy czarodziej. Nie wiesz, że to już koniec? Na tych przodach nie wystaram. Aha, niech będzie największy. Aurorzy, teraz tu będą. Teraz te. Męczony staruszku. Dobro nigdy się nie podda. Dobro nigdy się nie podda. A jest. Beowulfa pokona. O. Nie chcesz mnie zabić? Zbyt brutalne dla ciebie? Istnieją inne sposoby zniszczenia człowieka. I los gorszy od śmierci. Teraz cię zabiję, starcze. Ale jeśli twoja śmierć nic dla ciebie nie znaczy... Voldemort? Harry, nie ruszaj się! To może... Ach, no tak. Znowu oklumencja.
Ale fajny Boldzio. Moja ulubiona postać w całej grze. Dosłownie. No Boldzio, wypadasz. No, Bolduś, spieprzaj. O Boże, Boże, Boże. Ale przynajmniej ukończymy w końcu Harry'ego Pottera. A, Voldemort został pokonany. Filmik. Nie wiesz, co to przyjaźń, lojalność, miłość czy szczęście? Po prostu żal mi ciebie. Gimbus. Widziałem go. To Voldemort. Prorok codzienny. Ten, którego imienia nie wolno wymawiać, powraca. Dumbledore i Potter oczyszczeni z zarzutów. Albus Dumbledore przywrócony na stanowisko dyrektora Hogwartu. Według przepowiedni żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Czyli jeden z nas zginie z ręki drugiego? Tak. Przykro mi z powodu Syriusza. W gazetach piszą o powrocie Voldemorta. Nawet w proroku codziennym. Dobrze się czujesz? Myślałem o tym. Może i nadchodzi wojna. Ale przynajmniej mamy coś, czego Voldemortowi brak. To coś, o co walczyć warto. Bardzo mądre słowo, bardzo. No i to jest w sumie koniec. Znaczy... W naszym pokoju jest... Tak, bo teraz niby jest tylko zadanie... O, bo dobra, wykonamy to. Ostatnie zadanie. Takie w sumie książkowe, można by powiedzieć. Gdzie ona jest? Książkowe, bo też szukał tych rzeczy Luny. Cześć Luna, co tu robisz? Straciłam większość moich rzeczy. Ktoś je ciągle bierze i chowa. Dlaczego tak robią? Myślą, że jestem dziwaczką. Niektórzy nawet nazywają mnie Pomyluna Lovegood. To żaden powód, żeby chować twoje rzeczy. Jak znajdę coś twojego, to ci powiem. Aha. Ale nie pokazuję tych rzeczy, nie? Dobra, to bez sensu nawet szukać. No to... To jest tylko taki quest. Pokój nagród. To był quest, taki dodatkowy. Nikomu zupełnie niepotrzebny. Wody. Taś, cip. Zawsze lubiłem tak na schody wołać. Jak się jeszcze do Hogwartu chodziło. Nie lubisz tajemnic? Tyle no. Jak się do Hogwartu chodziło, to się takie sekrety odkrywało, nie? Maciej urok! Te twoje odkrycia przyprawiają mnie o ból ręki. Sieci. Haseł. A jest to. Okej. No szybko, bo teraz można wykonywać takie questy, co się ich nie zrobiło i żeby w 100% przejść grę, czyli naprawiać wszystko, takie głupoty.
A więc tak. Ukończyliśmy właśnie grę o tytule Harry Potter i Zakon Feniksa. Bardzo jestem z tego powodu dumny. Z tego, że względu iż po tej części nagrywamy co Harry Potter i Książę Półkrwi jest. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nagramy to. Myślę, że skończy się ta seria tak w listopadzie. No, ostatecznie w grudniu. Więc niedługo zobaczycie. No może nie niedługo. Dobra. Plusy i minusy. Najpierw może zacznijmy od minusów. Niektóre questy, no, są, były dziwne. Czytaj ten aparat. Co jeszcze było tam takiego dziwnego? No już w sumie nie pamiętam, ale były dziwne. Czy ta pomoc w zadaniu? Te zadanie dla nauczycieli nawet ciekawe. No może nie ciekawe, opierały się głównie... Przynajmniej te dwie trzecie opierały się na tym samym, czyli znalezieniu książki i napisaniu wypracowania. Co jeszcze? Co jeszcze było takiego? Fajny, duży Hogwart. W końcu taki dali wolny. Minus jeszcze jest taki, teraz mi się przypomniał, te... całe... Jak to się nazywa? Ślady. Ślady od tego map Hunswotów, Boże. No. Były do dupy niekiedy niedopracowane. Ale to nic. Co jeszcze? Chyba no tyle. Szkoda, że właśnie jeden, jeszcze minus, że nie ma takiego zakończenia, takiego dobrego, takiego, że już od razu byłaby się kończyła gra. A nie, kto przeczeka napisy, może grać dalej. To by było dobre. No dobra. Grę oceniam tak na 7 na 10. Ze względu na te właśnie niektóre bezsensowne misje, na te stopy. No i brak Quidditcha. To jest minus. Ale dobra, więc ja się z wami będę żegnał, więc cześć, siema i nara, halo ja i do usłyszenia w kolejnych seriach. Na razie.